Cześć. Dzisiejszy odcinek nagrywam w takich pięknych okolicznościach przyrody. 6:30 rano, wszyscy śpią, a ja sobie siedzę na działce, bo tak, to żadna zmyłka. Od niedawna jestem działkowcem. A tutaj właśnie będzie moja ciemnia. Ale do rzeczy. Jest kilka aspektów, które bardzo kręcą mnie w fotografii analogowej, a jednym z nich jest przywracanie do życia wymarłych formatów. To znaczy takich, które dzisiaj istnieją w formie szczątkowej albo w ogóle wyszły z użycia. Po pierwsze, daje mi to dużo frajdy. Po drugie, aparaty obsługujące te formaty nie są zbyt drogie. I za stosunkowo niewielkie pieniądze można wyhaczyć naprawdę świetne perełki. I pomyślałem sobie o takiej konwencji, że na początek przedstawię Wam sam system, możliwości jego adaptacji, bo przecież w jakiś sposób musimy sobie przygotować negatywy, a potem opowiem w miarę możliwości i posiadania o aparatach pracujących z tym systemem, biorąc za przykład jeden tak zwany masowy badziew, a drugi w miarę możliwości to będzie bardziej zaawansowana, ciekawa konstrukcja. A dzisiejszy odcinek poświęcę dwóm formatom, bo są w pewnym stopniu ze sobą związane, formatowi SL. Taka Smiena SL, świetny aparat, opowiem o nim, oraz formatowi Rapid. Właściwie to od lat 30., kiedy to Kodak wprowadził film, perforowany film w kasecie, tak zwany format 135, niewiele do dzisiejszych czasów się zmieniło i razem z formatem 120 wiodą prym na rynku. Właściwie oprócz dużego formatu nic innego się nie dzieje. Kodak ustanowił standard, natomiast w roku 63-64 sporo namieszał. Namieszał, wprowadzając produkt dla mas. Produkt, który miał odpowiadać zapotrzebowaniu przeciętnego Kowalskiego albo przeciętnego Smitha na prostą obsługę aparatu. I wprowadził swój system Instamatic. Instamatic wraz z kasetą 126. Do czego sprowadza się użycie takiej kasety? Do tego, żeby włożyć ją do aparatu, zamknąć pokrywę i robić zdjęcia. Szybkie, bardzo szybkie, proste, a jakże przyjemne, jeszcze bardziej. I tak właśnie reklamował swój wyrób i słuchajcie, pomysł się przyjął. Te aparaty zaczęły się sprzedawać jak świeże buły. I Agfa, główny konkurent Kodaka, myślała, jak tu odpowiedzieć. Co wprowadzić na rynek, żeby zrównoważyć ten odpływ klientów w stronę materiału Kodaka. Przypomnieli sobie o takim systemie Karat, którego korzenie sięgają aż sprzed wojny i lekko ten system zmodyfikowali, wprowadzając na rynek kasetkę Rapid. I czymże jest ta kasetka? Kasetka Rapid obsługująca film 135, tak, to bardzo ważne. Kasetka Rapid to metalowa, bardzo dobrze wykonana kaseta wielokrotnego użytku, która umożliwia załadowanie do środka pewnego odcinka filmu, która również umożliwia kodowanie czułości filmu poprzez przymocowanie do kasety takiego metalowego elementu z wysuniętym języczkiem. Ten języczek
wysuwał się tym bardziej, im czulszy film był załadowany do kasety. Mamy tutaj oznaczenia literowe. Ja mam, słuchajcie, literkę E, co oznacza, że mamy ISO, uwaga, 64. 64. Bo kodowanie było od A do N, czyli od ISO 25 do ISO 400. Po drodze takie wynalazki jak C40, F80 itp. itd., czyli czułości, których właściwie dzisiaj się nie stosuje. Albo stosuje, ale nie produkuje się dedykowanych materiałów. Czyli co? Mamy kasetkę, którą wprowadzamy do aparatu. Jeżeli aparat dysponuje funkcją automatycznego ustawiania czułości, to ten języczek naciska tutaj na taki popychacz i ten popychacz wsuwa się bardziej, głębiej albo płycej, w zależności właśnie od czułości filmu. I po założeniu takiej kasetki jest ustalana początkowa pozycja galwanometru, wskazówki galwanometru w światłomierzu i dzięki temu w wygodny sposób, bez używania światłomierza zewnętrznego, możemy się takim aparatem posługiwać. Ja akurat nabyłem ten aparat z jedną kasetką typu Rapid oraz z jedną kasetką typu SL. Wobec czego już widzicie, że one są ze sobą w jakiś sposób kompatybilne. O tym za chwilę. Nie pokazałem Wam jeszcze, w jaki sposób używamy tej kasetki, jak ładujemy do aparatu, bo na początek powiem Wam o NRD-owskim wynalazku, czyli o systemie SL. Kiedy zaczął się ten wyścig zbrojeń, to blok socjalistyczny postanowił, że nie będzie się biernie przyglądać, tylko weźmie w nim udział. Wobec czego rozpoczęto, mówię o NRD-owie, czyli o Niemieckiej Republice Demokratycznej, tak? I zakładach fotograficznych w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Rozpoczęły się rozmowy z firmą Agfa. Najzwyczajniej chciano kupić licencję na system Rapid. Agfa odmawia. No to zwróćmy się do Kodaka. I w tym momencie gospodarka centralna, ingerencja partii, która pogroziła paluchę i powiedziała, że my od tej zachodniej technologii to się uzależniać nie będziemy, musieli opracować coś własnego. A opracować coś własnego oznacza skopiować, co jest możliwe z tej kasetki Rapid i wyprodukować kasetę plastikową bez możliwości kodowania ISO, ale współpracującą z systemem Rapid. Taka kasetka, podobnie jak kasetka Rapid, mieści w sobie 12 ekspozycji. Stwierdzono bowiem, że takiemu przeciętnemu użytkownikowi więcej niż 12 ekspozycji potrzebnych nie będzie i że to będzie ilość wystarczająca. Dlaczego 12 ekspozycji, a nie więcej? Ano wynika to z zasady działania systemu Rapid oraz systemu SL, gdzie do kasetek, gdzie film jest, uwaga, to bardzo ważne, przepychany z kasetki do kasetki. Tak wygląda to właśnie w ten sposób. Z jednej kasetki podajemy, a do drugiej wpychamy. Kaseta nie jest wyposażona w szpulę. To oznacza, że film nie jest ściągany centralnie do środka, tylko podczas tego przepychania ociera o wyprofilowane odpowiednio brzegi kasetki. Macie to na zdjęciu, jak wygląda przekrój, i musimy pokonać siłę tarcia, wobec czego nie jesteśmy
w stanie wepchnąć do środka więcej niż 12 klatek. Jak zabrać się za przygotowanie kasetki Rapid albo kasetki SL? Bo jedyne, czym musimy dysponować, to jest film 135. I tu w zależności, jeżeli jesteś użytkownikiem, podobnie jak ja, nawijarki do filmu, no to po prostu nabijasz sobie do kasetki 135 12 klatek, dodajesz jeszcze, powiedzmy, dwie na start, dwie na stop i przewijasz do kasety Rapid albo do kasety SL. Jeżeli nie dysponujesz przewijarką, to musisz odmierzyć sobie określony odcinek. A ile to jest określony odcinek? No, jeżeli chcielibyśmy sobie policzyć, no to wystarczy zapamiętać, że przecież klatka, standardowa klatka, pełna klatka, ma 36 mm długości. Dodajmy sobie jeszcze 2 mm na margines pomiędzy, na przerwę pomiędzy klatkami. Już wiemy, ile miejsca zajmuje na negatywie, mówię o długości, jedna klatka. Albo inaczej, jedna klatka zużywa 8 perforacji. A 8 perforacji to jest 3,8 cm pomnożone razy 12 plus start i stop i już mamy długość filmu, którą musimy sobie odmierzyć. A jak to odmierzyć? Przygotuj sobie po prostu sznurek o długości 61 cm i nie napomknąłem, ale to jest oczywiste, ten cały proces musi się odbywać w zupełnej ciemności i wtedy w ciemni albo w worku ciemniowym, trzymając jedną końcówkę sznurka tutaj przy kasetce, drugą przy końcówce filmu, wyciągasz po prostu na długość sznurka i otrzymujesz odcinek o długości 61 cm. To jest oryginalny film, film Orwo, który wyciągnąłem z kasetki SL. Na tym filmie Orwo mamy takie przetłoczenia, perforacje, które z jednej strony informują nas o czułości filmu, a z drugiej strony, bardzo fajny patent, oznaczenie EXP, czyli exposed. To znaczy, że jeżeli przepchnęliśmy film z jednej kasetki do drugiej i w tej drugiej mamy film już naświetlony, to właśnie ta końcówka z napisem EXP będzie nas o tym informować i nie naświetlimy powtórnie tego samego filmu. Uwaga techniczna dotycząca wpychania filmu do kasetki SL. No, trzeba robić to, o czym pomyślał producent, czyli spójrzcie, w jaki sposób jest przygotowana końcówka filmu. Ona jest przycięta po skosie, wobec czego i my będziemy po skosie cieli końcówkę filmu 135, jeszcze możemy lekko zaokrąglić te narożniki po to, żeby film do kasetki, do tej przestrzeni ochronionej aksamitnymi czy tam welurowymi wstawkami, on tam chodzi dosyć ciasno, żeby ten film wprowadzać w jednym punkcie. Jak już wprowadzimy w jednym punkcie, to całość, słuchajcie, reszta tego filmu, tego początku, wprowadza się właśnie w sposób automatyczny. Jak już mamy końcówkę filmu, to ją również przycinamy po skosie, również zaokrąglamy i już możemy ładować nasz aparat. Do tego potrzebna jest druga kaseta, którą, o, już mam załadowaną. Ciach, ciach. I robimy zdjęcia. Tak jak wspomniałem, 12 klatek to optimum. Jak chcesz, możesz próbować załadować więcej, 13 albo 14. Ale czy to jest jakaś różnica? To po pierwsze, a po drugie, liczniki tych aparatów działają
do 12, a pokazują do 12 klatki, chyba że jest to aparat półklatkowy obsługujący standard Rapid albo SL, jak ten tutaj Penty przeznaczony dla kasetek SL. Tu mamy licznik do 24 klatki, no bo właśnie jest to półklatkowiec, wobec czego możemy nim zrobić dwa razy więcej ujęć. Uwaga na pomyłki, bo mogą faktycznie wprowadzać w błąd. Spotkałem się z opisami tych półklatkowców, które te opisy wspominają o możliwości wykonania 72 ekspozycji. 72 ekspozycje, tak, na półklatkowcu obsługującym standard 135. Dla standardu SL oraz Rapid pozostajemy przy 12 klatkach bądź 24 dla aparatu półklatkowego. Jak kończy się walka pomiędzy Akwą a Kodakiem? Otóż w pewnym momencie Akwa no, trochę odpuszcza, bo okazuje się, że jednak format 126 jest bardzo, bardzo popularny. Akwa oczywiście wypuszcza swoje modele aparatów operujących na systemie 126, współpracujących z kasetkami Kodaka. A sama historia kończy się w latach 80., zdaje się, kiedy to wyprodukowano ostatnie sztuki kasetek w systemie SL oraz w systemie Rapid. Rapid po angielsku oznacza szybko, gwałtownie. Kasetka SL od z niemiecka Schnell Lade, czyli szybkie ładowanie. Niektórzy dopasowali do tego angielskie określenie speed loading, czyli szybkie ładowanie właśnie. Kasetki są ze sobą kompatybilne, dlatego że mają te same wymiary zewnętrzne, wobec czego można ich używać zamiennie, pamiętając jedynie, że SL nie obsługuje kodowania ISO i taka kasetka po włożeniu do aparatu bazującego na systemie Rapid nie wymusi na światłomierzu prawidłowych wskazań. I tyle. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Porobimy sobie trochę zdjęć tymi aparatami i zobaczymy, czy jest to przyjemne. Pozdrawiam Was serdecznie.